Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. Już od 7 maja. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Od 7 maja. Wszystko o Was, dla Was. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Radni zdecydowali dzisiaj o nadaniu nazwy kolejnej z ulic. Jeszcze jej nie ma, ale patrona już ma, a właściwie patronkę. Ta ulica biegnie wzdłuż osiedla Polna. To ulica, która tak naprawdę w tym momencie jeszcze nie istnieje, ale już w tym roku zacznie się jej budowa. Ta ulica połączy ulicę Sportową z ulicą Utrata. Będzie to zupełnie nowa droga prowadząca do osiedla mieszkaniowego, które obecnie powstaje w rozwidleniu ulic Sportowa i Utrata i będzie właśnie do tego osiedla prowadziła. Ulica będzie nosiła imię Aleksandry Piłsudskiej. Jak nas poinformował Kamil Sznel z suwalskiego ratusza, w dużej mierze na wyborze zaważył pewien ciąg logiczny. Od ubiegłego miesiąca ulica łącząca, która jest obecnie w budowie, łącząca ulicę Sejneńską z ulicą Utrata, jest to ulica Stulecia Niepodległości, czyli nieodzowny związek również i z marszałkiem Józefem Piłsudskim, a jeżeli z nim, to i również z jego żoną Aleksandrą Piłsudską. Aleksandra Piłsudska urodziła się 12 grudnia 1882 roku w Suwałkach. Jako zaledwie 11-letnie dziecko straciła matkę, a 2 lata później zmarł jej ojciec. Wychowaniem dziewczynki zajęły się jej babka ze strony matki oraz ciotka. W pierwszym roku 20 stulecia ukończyła gimnazjum, po którym uczęszczała na kursy handlowe i studiowała na Uniwersytecie Latającym. Józefa Piłsudskiego poznała już w 1906 roku, ale ślub z nim wzięła dopiero po 15 latach znajomości, kiedy owocem ich związku były już 2 córki. Po wybuchu II wojny światowej wraz z córkami wyemigrowała do Londynu, gdzie w 1963 roku zmarła. Aleksandra Piłsudska jest patronką Suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 2.